W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam historię, o którą pytaliście mnie już wielokrotnie, a że niedawno wypadała akurat rocznica tych wydarzeń, uznałem, że to dobra okazja, aby wyruszyć na miejsce dramatu i przygotować materiał na ten temat. Zapraszam do wysłuchania historii młodzieży z Kalisza, która zginęła na zboczach Pilska. W zapoznaniu się ze szczegółami tych dramatycznych wydarzeń pomogli mi ratownicy GOPR, którzy są ważnymi gośćmi tego odcinka. Historia ta rozpoczęła się pod koniec 1980 roku w Korbielowie. Przybyła tam na obóz kondycyjny grupa młodzieży ze szkoły sportowej nr 12 z Kalisza o profilu sportowym ze specjalnością lekkoatletyczną. Powszechnie wiadomo, że takie fizyczne przygotowania najlepiej odbywać właśnie w takich naturalnych warunkach w górach, dlatego też wielu sportowców na takie obozy wyjeżdża czy to do Zakopanego, czy w Karkonosze, czy właśnie w Beskidy. A Beskid Żywiecki wydawał się być wręcz idealnym do tego miejscem, gdyż szlak z Korbielowa na szczyt Pilska gwarantował aż 750 metrów przewyższenia. Jak na warunki w Beskidach jest to naprawdę sporo. O rosnącą popularność w tamtych latach tego typu obozów sportowych w górach zapytałem wieloletniego ratownika górskiego, a także instruktora ratownictwa górskiego, byłego naczelnika Grupy Sudeckiej GOPR, Mariana Sajnoga. W tamtych latach mieliśmy ogromne problemy ze sportowcami we wszystkich praktycznie pasmach górskich. Dlatego, że był taki, czy zaczął się taki, taka moda, może nie moda, ale potrzeba, tak zwanych treningów wysokościowych. Czyli przyjeżdżali piłkarze, lekkoatloci, no przerozmaici sportowcy i po tych górach biegali. Również w okresie wiosennym, letnim, jesiennym, no i oczywiście potem zimowym, bo zima daje dosyć sporo dla naszego organizmu w połączeniu z wysokością i z klimatem górskim. I wszyscy trenując wybiegali w te góry nieprzygotowani, to znaczy oni byli po sportowemu ubierani, mieli jakieś tam dresy, czapeczki, buty jakieś biegowe takie, nie były na ogół to buty górskie i z tego tytułu GOPR miał problemy i to spore, bo trzeba tych ludzi było ciągle ewakuować. Tutaj na terenie Karkonoszy mieliśmy praktycznie w okresie sylwestrowym, czy w okresie ferii, czy w okresie tych jakichś treningów bez przerwy akcje ratunkowe, ciągle ściągaliśmy jakiegoś sportowca albo z urazem jakiejś kończyny, albo najogólniej z odmrożeniami. Rozmawialiśmy na temat właśnie, jak przekonać sportowców, bo to był problem ogólnopolski, to nie był tylko problem, tak jak wcześniej powiedziałem, akurat Beskidów. Oczywiście Beskidy były bardziej popularne, bo przecież i Śląsk dookoła i ilość turystów była tak samo duża jak w naszych Karkonoszach, jeszcze dodatkowo tutaj Czesi dochodzą. Podobnie wyglądała sprawa również z tą młodzieżą. Oni byli nieprzygotowani w sensie długiego pobytu w górach na tych wysokościach. Młodzież z Kalisza w górach znajdowała się już od 20 grudnia, ale to tuż po świętach Bożego Narodzenia, 27 grudnia 1980 roku, 16-osobowa grupa miała zaplanowany trening, którego celem było wejście na Halę Miziową, która znajduje się pod szczytem Pilska. Opiekunem młodzieży był ich trener Krzysztof Kisiel. Uczniowie specjalizowali się w chodzie, a jeden z nich, Ireneusz Langwerski, był mistrzem Polski juniorów w chodzie na 10 km. Grupa składała się z dzieci w różnym wieku, no w niektórych przypadkach już nie były to dzieci, od 12-letnich dziewczynek po chłopaków, z których najstarsi mieli 17 lat, więc no na określenie dzieci mogliby oni poczuć się urażeni. Rozdział pierwszy. Trening na Pilsku. Tego feralnego dnia jedna z uczestniczek zgłosiła rano, że nie czuje się najlepiej i poprosiła o zwolnienie z zajęć i możliwość pozostania w ośrodku.
Trener wyraził na to zgodę, natomiast reszta wyruszyła na szlak po śniadaniu około godziny 10. Trening przebiegał sprawnie i grupa dotarła na halę miziową, gdzie znajdowało się schronisko już po godzinie i 15 minutach, czyli dwa razy szybciej niż przewidziany czas według oznaczeń. Warto podkreślić, że zimą ten szacowany czas 2 godziny 30 minut jest jeszcze dłuższy. Dochodziła 11:20, kiedy uczniowie z Kalisza przybyli do pięknego drewnianego budynku na rozległej hali. Obecnie znajduje się tam nowy budynek schroniska. Mimo zimna, chodziarze byli już rozgrzani i poprosili swojego trenera o wejście na szczyt Pilska, a ten odległy był zaledwie o około godzinę marszu. Znajdujemy się na hali miziowej, dokładnie za mną widać schronisko. I to właśnie tutaj o godzinie 11:20 grupa młodzieży z Kalisza 27 grudnia 1980 roku dotarła. I planowo mieli zostać w schronisku i wrócić, jednak zdecydowano się ruszyć na szczyt Pilska, które jest tutaj gdzieś za mną. Pomimo braku prowiantu i zimowych ubrań, młodzież miała na sobie tylko lekkie stroje i obuwie sportowe, opiekun zgodził się, aby grupa weszła na szczyt drugiej najwyższej góry Beskidu Żywieckiego. I szczerze mówiąc, oni nie mieli z tym dużego problemu, bo pełna energii ekipa z Kalisza weszła na wierzchołek około godziny 12, więc także w bardzo dobrym tempie. Niestety wówczas pojawiły się pierwsze oznaki, że szczęście ich opuszcza, wtedy bowiem pogoda uległa zmianie. Nad masyw nadeszły chmury, zaczął wiać wiatr i sypać śnieg. Wyraźnie spadła również temperatura. Podjęto decyzję, aby schodzić w stronę przełęczy Glinne. Jest to szlak prowadzący wzdłuż granicy polsko-czechosłowackiej. Niestety widoczność była tak zła, że młodzi ludzie mieli wielkie problemy z orientacją i pomylili drogę. Zaczęli schodzić w kierunku strony czechosłowackiej. I tutaj taka mała dygresja. Kopuła szczytowa Pilska, podobnie jak Babiej Góry i wielu innych szczytów w Beskidach, jest rozległa i pozbawiona charakterystycznych punktów, co przy złej widoczności bardzo utrudnia orientację w terenie. I myślę, że jeśli ktoś z Was był na Pilsku czy Babiej Górze zimą, to wie, o czym mówię. Zmęczona, kilkunastoosobowa grupa napotkała słowackiego lub według niektórych źródeł czeskiego leśnika i gdy już wydawało się, że zostali oni uratowani, doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Leśnik nie udzielił grupie pomocy, lecz kazał im wrócić na szczyt, potraktował ich jak osoby, które nielegalnie próbowały przekroczyć granicę. Jedna z wersji mówi o tym, że Słowak poinformował grupę o przeprowadzanym właśnie polowaniu oraz o karze pieniężnej grożącej za nielegalne przekroczenie granicy. W późniejszym wywiadzie telewizyjnym stwierdził on, że na jego postawie zaważył po prostu strach. Warunki były wtedy paskudne, a tu nagle od tyłu znikąd zaskoczyła i wystraszyła go kilkunastoosobowa grupa. Jednak stan młodzieży pogarszał się z każdą chwilą, siły słabły, a czekało ich przecież ponowne podejście na szczyt. Taka była decyzja trenera, zgodna z sugestią leśnika, a raczej rozkazem. Wyczerpana, odmrożona grupa, która od wielu godzin nic nie jadła, dotarła z trudem na wierzchołek góry dopiero o godzinie 16:00. Niestety tam zabłądzili po raz kolejny. Zachodzące słońce jeszcze bardziej pogorszyło ich sytuację i szanse odnalezienia właściwej drogi. Temperatura w nocy spadła do około minus 12 stopni Celsjusza. Wciąż nie ustępowała mgła i śnieżyca. Zrozpaczona młodzież błąkała się w okolicach szczytu aż do ranka następnego dnia. W czasie tej dramatycznej nocy grupa śpiewała kolędy i modliła się, starając się robić wszystko, by nie zasnąć. Starsi uczestnicy i ich trener torowali drogę w głębokim śniegu i oddali młodszym część swojej odzieży. Rozdział drugi. Ratunek. Akcja ratownicza rozpoczęła się dopiero około godziny 4 rano 28 grudnia, mimo że o zaginięciu grupy wiedziano już kilkanaście godzin wcześniej. Powodem tak późnego rozpoczęcia działań był brak łączności. Jednak kiedy w końcu 30 ratowników grupy beskidzkiej GOPR i wspierający ich żołnierze WOP rozpoczęli poszukiwania, wciąż było ciemno, a opady nie ustępowały. Akcją dowodził ówczesny naczelnik grupy beskidzkiej, nieżyjący już Adam Kubala. Jednym z ratowników, który brał udział w tej akcji ponad 40 lat temu, był wciąż aktywnie działający w GOPR-ze Adam Hula i to jego właśnie poprosiłem o opisanie przebiegu wydarzeń tamtego feralnego dnia. Na
akcja, warunki pogodowe były fatalne. Śniegu było bardzo, bardzo dużo. Tylko, że ja już na stronie słowackiej do tych dzieci, to znaczy ja nie doszedłem. Doszedł już nieżyjący nasz naczelnik Adam Kubala, ktoś tam jeszcze, ja dokładnie nie pamiętam, a my szliśmy jako druga grupa, bo my szliśmy tutaj od Przełęczy Glinne, a oni szli do góry bezpośrednio nartostradami. To byli przed nami. Dużo śniegu, masę śniegu. Wtedy jeszcze nie mieliśmy nart turowych, no bo to było, jakby nie było 40 lat temu. Nart turowych nie byli, szliśmy w butach narciarskich, ale z nartami, cześć. Z nartami takimi normalnymi zjazdówkami, na których jeździliśmy. No i kopaliśmy się w śniegu strasznie. Przyszliśmy na halę miziową, tam jakiś odpoczynek. No i szliśmy dalej, już na górze byli ludzie, po czym już tam ktoś doszedł i dowiedział się od tego, jak te dzieci zobaczyli, od tego leśniczego, który pogonił z powrotem tego trenera. Trener już raz już tam zabłądził i tam jeszcze była, ale to już był Słowak, który pogonił ich z powrotem i kazał im prawdopodobnie wrócić. Niestety, kiedy grupa została wreszcie odnaleziona o godzinie 7 rano 28 grudnia, nie była już kompletna. Okazało się, że w nocy zmarł 16-letni Leszek. Trener i koledzy chłopaka próbowali reanimować go przez około 2 godziny. Niestety nie udało się już mu pomóc. Kolejnymi ofiarami tej tragicznej wycieczki zostali 14-letni Marek oraz 17-letni Ireneusz, mistrz Polski juniorów w chodzie na 10 km. Jak więc widzimy, życie stracili najstarsi, jak okazuje się, najsilniejsi członkowie tej grupy. Ci, którzy poświęcili się, oddając młodszym część swoich ubrań i torując w głębokim śniegu drogę. Powołany biegły sądowy uznał, że jedną z przyczyn, dlaczego to właśnie starsi uczestnicy tej wycieczki stracili życie, a młodsi przeżyli, to fakt, że mieli oni większą świadomość fatalnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, co wiązało się z dodatkowym stresem i szybszą utratą sił. Młodzież z Kalisza została odnaleziona po ponad 20 godzinach od wyjścia z hali miziowej w kierunku szczytu Pilska. Prawdopodobnie pierwszymi osobami, które ich odnalazły, byli celnik Józef Bolek, a także inżynier leśnictwa pochodzący z Czechosłowacji Ludowit Janika. To oni udzielili grupie pomocy i zaczęli sprowadzać ich bezpiecznie do leśniczówki. Natomiast pierwszym z ratowników, który dotarł na miejsce, był wspomniany naczelnik Adam Kubala. Stan grupy był ciężki, wszyscy doznali odmrożeń, najczęściej twarzy, nosa, palców rąk i nóg oraz uszu. Warto podkreślić, że w tej dramatycznej historii istotną rolę odegrał oddział WOP współpracujący z ratownictwem górskim i postanowiłem zapytać Mariana Sajnoga, jak wyglądała współpraca ratowników z żołnierzami w tamtych latach, bo myślę, że dla młodszych widzów może być to kompletnie nieznany temat. Tutaj u nas w górach, w Karkonoszach, myśmy bardzo ściśle współpracowali z WOP-em. Część oficerów była naszymi ratownikami, co bardzo ułatwiało. Proszę pamiętać, że WOP po pierwsze miał łączność non-stop, całodobową, pomiędzy poszczególnymi strażnicami. Po drugie, strażnice były czynne bez przerwy, non-stop, całą dobę. I udzielali nam schronienia w czasie akcji poszukiwawczych, bo najtrudniejsze w działaniu GoPro ratowników górskich są akcje poszukiwawcze, szczególnie w okresie zimowym. Wymagają dużej ilości ratowników. To są bardzo duże przestrzenie, a jeszcze zimą są utrudnienia, śnieg. Po drugie, nie wiadomo było, gdzie ta grupa się akurat w danym momencie znajduje. Prawda? To jest dzisiaj, ludzie mają radio, telefony komórkowe i namierzenie takiego zaginionego, poszkodowanego trwa sekundy. Po 3-4 minutach już ratownik wie. I dam panu taki przykład. W tamtych latach nie było żadnej możliwości stwierdzenia, gdzie dany, znaczy po jakichś bardzo skomplikowanych i żmudnych poszukiwaniach docierało się do poszukiwanego żywego lub martwego.
prawda? Dzisiaj ma pan człowieka, który zaginął. Ten człowiek, jeżeli ma telefon naładowany, ma hasło ratunek, wciska tylko guzik i ratownik w stacji centralnej, który ten, czy w stacji ratunkowej, który ten sygnał wychwyci, wie, jak długo z panem może rozmawiać, bo wie, jak pana telefon jest naładowany. Nie mówiąc o tym, że wie, gdzie pan jest. Trzeba było po prostu tych ludzi znaleźć. Dlatego potrzeba była taka ogromna ilość ludzi, żołnierzy WOP-u, ratowników i tak dalej. Bo robiło się tak zwaną tyralierę i się czesało kwadrat po kwadracie, czy jakiś tam fragment terenu po fragmencie terenu, idąc przez krzaki, przed siebie. Często było tak, tak jak było to u nas w Karkonoszach, że taka tyraliera przechodziła nad człowiekiem zamarzniętym, który był pod śniegiem i po prostu nie natrafiono na niego. Potem doszły psy, no i one w tej chwili to jest w ogóle luksus, nie? Tragedia ta odbiła się szerokim echem w prasie informacyjnej. Wiele osób winiło za tragedię bezpośrednio trenera młodzieży i klub sportowy Kalisja. W innych artykułach stwierdzono złamanie przepisów dotyczących organizacji wycieczek oraz wiele innych zaniedbań. Według obowiązujących w tamtych latach przepisów wycieczki w pasma górskie o wysokości powyżej 1000 metrów mogły być zrealizowane wyłącznie, gdy dzieci miały powyżej 14 lat. Co więcej, mogły się odbywać tylko w okresie od czerwca do września i to pod opieką przewodnika lub przodownika turystyki górskiej. Jednak niektóre osoby, z którymi rozmawiałem, wspominają, że te regulacje zostały wprowadzone dopiero po tej tragedii. Wiele osób zauważyło, że do tego dramatu mogła przyczynić się późno rozpoczęta akcja ratunkowa i za to w mediach winą obarczono GOPR. Podkreślano też, że przepisy regulujące zorganizowane wycieczki młodzieży w góry były w tamtych latach niewystarczające. Ważnym głosem w tej historii jest komentarz Jacka Kolbuszewskiego, który w czasopiśmie Wierchy wprost stwierdził, że ze względu na stan turystyki górskiej w naszym kraju tylko kwestią czasu było, kiedy do takiego wypadku dojdzie. O przyczyny tej tragedii zapytałem także Mariana Sajnoga. Chciałem poznać jego opinię na temat tej historii. Nie pamiętam, w jakich okolicznościach i dlaczego stracili orientację, ale w każdym bądź razie posuwali się cały czas po poziomicy, zamiast schodzić w dół. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, spotkali po drodze, to znaczy w całej tej historii był jakiś niekorzystny zbieg okoliczności. Bo spotkali czeskiego leśnika, który ich pogonił. To zamiast im udzielić pomocy, a byli gdzieś w pobliżu być może jakiegoś, w każdym razie byli gdzieś na granicy, trafili na granicę. Było to, jak z tego co pamiętam, klasyczne pobłądzenie. I w pewnym momencie zaczęli dzielić, bo jeszcze na czym polegał problem? Mianowicie na tym, że była duża rozbieżność młodzieży, czyli byli 17-latkowie i mali, nie wiem, chyba 8-latkowie czy 10-latkowie, tego nie pamiętam. Ale w każdym razie była ta różnica wieku dosyć spora w tej grupie. I kiedy te dzieci zaczęły słabnąć, ci starsi zaczęli im pomagać, czyli wzięli je po prostu na plecy i zaczęli nieść. I to był błąd. Dlatego, że utrata sił po takim treningu, po takiej wędrówce, to trzeba zawsze pamiętać, o czym mówimy, w górach utrata sił następuje w postępie geometrycznym, czyli błyskawicznie. I tutaj układ był taki, że zginęli ci starsi, natomiast przeżyły dzieci. Trener Kisiel został uniewinniony od zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci i pracował w swoim zawodzie, odnosząc liczne sukcesy. W późniejszych latach był znany z faktu, że jego podopiecznym był Robert Korzeniowski, wielokrotny złoty medalista olimpijski. Rok później, w tym samym okresie, doszło do bardzo podobnej historii, o której opowiedział Adam Hula. W stanie wojennym było bardzo dużo śniegu, a już nie mówiąc o Pilsku,
I oni przyszli na halę miedziową i z hali miedziowej, oni mieli zamiar w ogóle uciec wtedy do Austrii. I oni też, myśmy ich odnaleźli, najpierw ich odnalazł ratownik pełniący dyżur na hali miedziowej, Jurek Stec, z drugim ratownikiem, ale to był ochotnik, który tam był pracownikiem w tym schronisku na hali miedziowej. A my później doszliśmy, jedna grupa, Szczyrkowska grupa, którą ja prowadziłem, doszliśmy do nich, no po ich śladach właściwie, bo znaleźliśmy ich i zeszliśmy również z tymi dziećmi na Słowację i ze Słowacji nam później Straż Graniczna Słowacka przywiozła nas na przejście graniczne obecne, w tej chwili już w ogóle przejść nie ma, ale wtedy później było dopiero na przełęczy Glinne w Korbielowie. I oni też nie byli tak przygotowani kompletnie do nie takiej... Nie byli przygotowani, nie. Oni nawet swoje dowody osobiste palili tu, żeby się ognisko rozpalić. W takim potoku zimno, straszne były te warunki. Bardzo dużo śniegu, bardzo zimno. W ogóle wtedy to ja, to co ja pamiętam, 81 rok właśnie, stan wojenny, chyba wtedy pamiętam, najwięcej śniegu było. Częstochowy prawdopodobnie, bo między nimi była jedna dziewczyna, ona miała strasznie nogi odmrożone. To ten Jurek też później jeździł na policję też gdzieś tam, bo to później tam, żeby to wszystko wyjaśnić, bo on jako pierwszy rozpoczął tą akcję. No to od tej wyprawy to ja pamiętam już dwóch czy trzech kupli mi umarło, nie? Jeszcze tylko ja zostałem i dwóch moich braci, którzy też są ratownikami. Jak powinniśmy się zachowywać wyruszając w góry, aby uniknąć takich wypadków? O takie kilka rad zapytałem również Mariana Sajnoga. Czyli my w tej chwili mamy takie hasło, idąc z góry, zaplanuj swój wypadek. Czyli obierając trasę, którą mam iść, jednocześnie próbuję się zapoznać lub przewiduję, jakie mogą na tej trasie spotkać mnie trudności. A te trudności to jest ukształtowanie terenu. Prawda? Więc muszę wiedzieć, jak idę w teren, to jakie jest to ukształtowanie terenu, śnieg, jakie są warunki meteorologiczne w danym momencie, prawda? I jakie są przewidywania meteorologiczne, czy będzie burza śnieżna, czy będzie mgła i tak dalej. Trzecie, ile czasu mi powinno być to zaplanowane, ile czasu mnie to zajmie, czyli mówimy o tym, że planuj swój wypadek. Dzisiaj generalnie ludzie, i wtedy też tak było, i dzisiaj też tak jest, uciekają od tych rzeczy. Aha, idę, ale wiem, jestem przekonany, że nic mi się nie stanie. Większość ludzi jest przekonana, w ogóle się nie zastanawia często, gdzie idzie, jak idzie i po co idzie. To jest tak, jak wsiadając do samochodu bezmyślnie pijany czy skacowany człowiek, czy z niepełnosprawnym samochodem wsiada, jedzie. To nie muszą być góry i się rozbija, nie przestrzega po drodze szybkości, znaków drogowych itd., itd. Więc współczesny człowiek ucieka od tych problemów. Od tych, ja jako profilaktyk wiem dobrze, bo prowadziłem dziesiątki, tysiące prelekcji na ten temat. Ludzie kiwali głowami i tak zawsze swoje robią. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca, bo myślę, że teraz ta tematyka jest niezwykle istotna. Sami widzimy, jak wiele wypadków ma miejsce w górach i takie właśnie materiały, które trochę nas uświadamiają, są niezwykle potrzebne, więc jeśli macie jakichś znajomych, o których wiecie, że chodzą po górach i często brakuje im rozsądku w niektórych zachowaniach, to myślę, że dobrym pomysłem jest pokazanie im takiego materiału, bo często idąc w góry nie mamy świadomości, na jakie ryzyko się narażamy i do jakich wypadków może w ogóle dojść, a jeśli dojdzie, to też ważne, żebyśmy wiedzieli, co wtedy zrobić, jak wezwać pomoc i jak ułatwić służbom dotarcie do nas. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym materiale. Cześć!